No dzisiejszy mecz zakończył się naszą wygraną 3-0, do 17, do 24 i do 17. No wiadomo, przeciwnik, który, że tak powiem, zajmują ostatnie miejsce w tabeli, są to młodzi chłopcy, którzy uczą się tego grania. Jest u nich między innymi nasz jeden chłopak, który tam się uczy. No, my graliśmy też trochę składem takim, można powiedzieć, eksperymentalnym, bo grał drugi rozgrywający, wchodził drugi atakujący, wchodzili na zmianę przyjmujący ci jakby z drugiej szóstki, więc no myślę, że w sumie można być zadowolony. No mecz może nie był porywający, bo mówię, gra się tak, jak przeciwnik pozwala, więc no, ważne są 3 punkty, walczymy dalej, zobaczymy, jak się tam dzisiaj przeciwnicy ułożą, być może dzisiaj będziemy na drugim miejscu w tabeli, jeżeli tam ułam się, tak, że tak powiem, w ferży potknie, chociaż był 1 punkt, więc myślę, że nie tego. No my na razie rąk nie składamy, walczymy do końca, zobaczymy, jak to się poukłada. Na razie jest problem trochę z finansami, ale myślę, że do końca roku spokojnie sobie tutaj poradzimy, nie? Moje nazwisko Waldemar Szyl, jestem wiceprezesem klubu sportowego KS Orzeł Międzyrzecz od ubiegłego roku w zasadzie, bo poprzednio byłem członkiem zarządu.